Serdecznie, mam na imię Jakub Guzikowski i chciałbym Państwu przedstawić zagadnienie dotyczące promieniowania ultrafioletowego. Czy to promieniowanie jest wrogiem, czy jest naszym sprzymierzeńcem? Postaram się pokrótce dzisiaj tutaj Wam to powiedzieć. Pytanie, na jakie należy, sobie zadać, to pytanie dotyczące tego, co jest głównym źródłem energii dla naszej planety, dla powierzchni Ziemi. Jednym Słońce, a głównie źródłem tej energii jest Słońce, oddalone jest od Ziemi o 150 milionów kilometrów. Słońce składa się z warstw, podobnie jak cebula. W tym wypadku możemy wyróżnić jądro, gdzie występuje najwyższa temperatura dochodząca do 15 milionów stopni Celsjusza. Oprócz tego mamy fotosferę, chromosferę i koronę. Te reakcje, jakie zachodzą w Słońcu, nazywane są reakcjami termojądrowymi lub reakcjami proton-proton, gdzie z jąder wodoru powstaje jądro helu i w wyniku tej reakcji dochodzi do wyzwolenia energii, którą widzimy w postaci świecącej kuli plazmy. Dość takimi spektakularnymi zjawiskami przedstawiającymi ten rozbłysk, a właściwie wyrzut energii z powierzchni Słońca są rozbłyski skierowane w przestrzeń kosmiczną czy protuberancje, które z reguły mają takie łukowate kształty i ponownie ze względu na potężną grawitację Słońca wracają na jego powierzchnię. Dobrze by było omówić widmo promieniowania słonecznego, jakie dochodzi do powierzchni Ziemi. Możemy podzielić nasze promieniowanie słoneczne na takie główne części, na promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie widzialne i promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone, z reguły zwane promieniowaniem długofalowym, obecnie wykorzystujemy w różnego rodzaju przyrządach optycznych do pomiarów odległości, odczytu informacji zapisanych na płytach CD, czy różnego urządzeniach takich jak na przykład wskaźniki wykorzystywane w czasie lekcji. Promieniowanie widzialne jest to promieniowanie, które my widzimy, a z kolei promieniowanie ultrafioletowe, które zarazem jest kluczową kwestią w tej prezentacji, możemy podzielić również na kolejne spektra, a mianowicie na spektrum promieniowania UVC, UVB i UVA. Tutaj te spektra różnią się długością fali od 100 do 280 nanometrów w promieniowaniu UVC. UVB jest od 280 do 315, no i UVA od 315 do 400 nanometrów. Dzięki temu, że mamy atmosferę ziemską, możemy mówić o dużym szczęściu ze względu na to, że promieniowanie UVC jest bardzo szkodliwe, zabija praktycznie całkowicie życie biologicznie czynne na danej płaszczyźnie, na której to promieniowanie wypadało. No i tak dzięki warstwie ozonowej, jaka występuje w atmosferze, możemy mówić właśnie o tym szczęściu, ponieważ to promieniowanie jest praktycznie całkowicie przez tą atmosferę pochłanianą. Takie pochłanianie występuje na wysokości około 20 do 50 km nad powierzchnią Ziemi. No i jest ciekawe, jeżeli byśmy skondensowali tą warstwę ozonu, to byłaby ona około 3 cm. Obecnie stosowaną miarą dla promieniowania UV jest dla ozonu jest taka jednostka jak Dobson Unit. Z kolei promieniowanie UVB dociera już do powierzchni Ziemi, lecz w
tej stratosferze również ulega znacznemu pochłonięciu. Najgorszym promieniowaniem dla nas, dotyczącym praktycznie całkowicie do powierzchni Ziemi, nawet w głąb głębszych zbiorników wodnych, jest promieniowanie UVA. Tutaj na obrazku osłabianie promieniowania, gdzie my jakie niki wpływają na osłabianie naszego promieniowania. Około 90% promieniowania pochłaniane jest przez chmury. Prawda? Następnie możemy zaobserwować, że około 80% od wyniku procesów albedo od jasnych powierzchni, na przykład takich jak lodowce, czy czapy śnieżne, czy nawet w zimie, tak jak mamy różnego rodzaju powierzchnie pokryte puchem, to wtedy również możemy mówić o dużym współczynniku odbijania tego promieniowania, niż mamy to do czynienia w wyniku czarnego asfaltu czy betonowych powierzchni w mieście. Około 60% promieniowania z reguły występuje między godziną 10 a 14. Dodatkowo należy zaobserwować, że nawet w domu odczuwamy od 10 do 20% promieniowania. Cień może obniżyć też promieniowanie UV o około 50%. Właśnie ciekawe, tak jak już wcześniej mówiłem, odnośnie odbijania promieniowania przez powierzchnie pokryte śniegiem, to podobnie jest z powierzchniami pokrytymi piaskiem. Również tutaj możemy zaobserwować odbijanie tego promieniowania. Kolejnym ważnym czynnikiem jest no właśnie to, co powoduje, dlaczego to promieniowanie jest dla nas szkodliwe. I tutaj ta nadmierna ekspozycja niestety może powodować w takie rzeczy jak fotostanie się skóry, które się przejawia przez zwiotczenie skóry, utratę jej jędrności, zmarszczki i głównie jest to promieniowanie UVA. Promieniowanie UVA i B to do czynienia z na skórze czy alergią słoneczną. Promieniowanie UVA i UVB to są różnego rodzaju rozwój nowotworów. UVB, tak zwane promieniowanie erytemalne nieczynne, które powoduje poparzenia słoneczne i powstanie rumieni na skórze. Promieniowanie UVB odpowiada również za niszczenie struktur DNA. Państwu przedstawić, jak wygląda właśnie takie fotostarzenie skóry. Mamy tutaj twarz. Koleżanka posłużyła za model. Ta twarz jest po lewej stronie, tak jak Państwo patrzycie na obrazek, w świetle UV, z kolei w świetle słonecznym, tym takim widzialnym, w spektrum widzialnym mamy tą twarz piękną, gładką, a w świetle UV niestety widać już takie plamy, które sugerują fotostarzenie się skóry. Powiem Państwu, promieniowanie UVC jest całkowicie pochłaniane w stratosferze przez ozon, a to promieniowanie UVA, które całkowicie dociera do powierzchni Ziemi, a nawet penetruje głębsze zbiorniki wodne, może prowadzić do różnego rodzaju mutacji chromosomów, czy zabijania organizmów jednokomórkowych, a także uszkodzenia rogu. Z kolei, co jest ważne, co dobrego daje nam promieniowanie UV, ponieważ to nie jest tak, że a dobra, ja całkowicie postaram się jakoś zminimalizować ryzyko występowania w wyniku promieniowania UV i nie będę w ogóle wychodził na dwór. Ale każdy ma dwa końce i tutaj również jest podobnie, ponieważ promieniowanie UV daje nam piękną opaleniznę i promieniowanie UVB pala nam zaspokoić jedną dawkę witaminy D, która jest niezwykle ważna dla naszego ciała i poprawnego jego funkcjonowania. Na przykład bardzo często, jeżeli ludzie zaczynają cierpieć na różnego rodzaju choroby depresyjne, to lekarz przepisuje witaminę D3. Natomiast
różnego rodzaju suplementy, dobrze jest wystawić się na działanie tego promieniowania. Dodatkowo promieniowanie UV, słońca, wspomaga leczenie niektórych chorób, także takich jak łuszca na przykład. W przypadku promieniowania UVC może być wykorzystane do dezynfekcji sal operacyjnych. Indeks UV podawany jest jako taka miara bezwymiarowa znormalizowanego natężenia promieniowania, które powoduje powstawanie poparzeń słonecznych na skórze. Indeks z reguły podawany jest od wartości 1 do wartości 11 z plusem. Wartości obojętne dla nas to są wartości takie od 1 do 2, z kolei od 3 do 5 to są wartości takie, gdzie już należy uważać i nie przesadzać z ekspozycją promieniowania na słońce, a z kolei wartości od 6 w górę to już są takie, gdzie najlepiej unikać dziennej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Z reguły te wartości występują w Polsce dla godzin południowych i są to głównie miesiące takie jak maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a jeszcze nawet po września. Tabelkę, którą pokrótce pisałem i tak mówiłem właśnie od 1 do 2 to są informacje o tym, że można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Od 3 do 7, ja mówiłem 6, bo to jest tam różnie definiowane, to już należy włożyć koszulkę, używać kremu z filtrem. Z kolei od 8 do 11 to już właśnie konieczna jest ochrona. Skąd my pozyskać informacje o tym, jak to jest indeks UV? No to głównie tutaj mamy do czynienia z prognozami pogody. Jedną taką stroną internetową jest NIS, gdzie dane satelitarne odnośnie promieniowania UV dla godziny 12 dla każdego miejsca na Ziemi, a drugą taką stroną jest strona Instytutu Meteorologii i tam w zakładce indeks UV mamy informacje o aktualnym indeksie UV w wybranych miejscach w Polsce. Oprócz tego mogą być różnego rodzaju mierniki ręczne oraz wyniki pomiaru z pobliskich stacji meteorologicznych. I tu również dysponujemy taką informacją. Instytut Geofizyki PAN posiada taką stację na dachu głównego budynku instytutowego w Warszawie. I tam również można podać informację o wartości indeksu UV dla Warszawy. Oprócz tego, tak jak już napomknąłem, mamy do czynienia z miernikami ręcznymi. Są to reguły tanie urządzenia, które praktycznie w czasie rzeczywistym informują nas o wartości promieniowania UV. Tutaj z kolei chciałem pokazać Państwu porównanie tych dwóch mierników. Możemy zaobserwować, że dla naszego takiego okresu testowego dla kątów rybackich dla dnia 18 lipca 2016 roku oba mierniki pokazywały praktycznie tę samą wartość, także nie ma znaczenia tutaj w wypadku, czy to jest jedna firma, czy druga. Oba mierniki pokazują podobne wartości. Teraz chciałbym Państwu tylko tak poruszę pokrótce, od czego zależy wartość indeksu UV. No niewątpliwie od pory roku. Prawda? W lecie te wartości są znacznie większe aniżeli zimą. Pory dnia, tutaj głównie właśnie te godziny południowe, okołopołudniowe, również rzutują na najwyższe wartości. Położenie geograficzne, kraje zlokalizowane bliżej równika uzyskują wyższe wartości promieniowania UV. Wyżej nad poziomem morza. Im wyżej jesteśmy nad poziomem morza, tym te wartości promieniowania UV są większe. No, ale zawartości. Im mniej ozonu, tym te promieniowanie jest większe. No i warunki atmosferyczne. Im mamy więcej chmur, tym promieniowanie UV docierające do powierzchni Ziemi będzie mniejsze. Już chciałbym Państwu przedstawić taki króciutki scenariusz, od którego będzie zależało to, czy nasze przebywanie na Słońcu będzie bezpieczne, czy
w jakiś sposób niestety, ale możemy przyczynić się do tego, że zainicjujemy jakiś rozwój komórek rakowych w organizmie. No i niewątpliwie ważną informacją jest aktualny indeks UV. Oprócz tego ważne jest, żeby znać swój fototyp skóry, żeby właściwie go określić, ponieważ im ten fototyp jest ciemniejszy, tym ryzyko oparzeń słonecznych jest mniejsze i czas ekspozycji na promieniowanie słoneczne jest dłuższy dla ludzi, którzy mają ciemną karnację skóry. Dodatkowo ważnym takim jak gdyby takim cheatem w czasie naszego przebywania na słońcu jest zastosowanie jakiegoś kremu z filtrem, który w odpowiedni sposób na odpowiednią ochronę przed promieniowaniem. Tu pokazać taką tabelkę z fototypem skóry. Mamy 6 typów. Od blado-białego z częstymi piłami, zielonymi piwnymi oczami, z włosami lub włosami rudymi do fototypu 6, gdzie mamy do czynienia z ciemnobrązową skórą lub już czarną skórą, gdzie praktycznie nie ulega taka osoba oparzeniu słonecznemu. Na slajdzie 26 przedstawione jest właśnie takie zestawienie fototypów, co w znacznym stopniu powinno Państwu ułatwić określenie swojego fototypu skóry, a także taka ciekawa zagadka przygotowana przez moją koleżankę, jak w właściwy sposób odliczyć sobie czas przebywania na słońcu. No i tutaj tak mamy taki wykres dla 3 podstawowych takich fototypów, jakie występują na terenie naszego kraju. No i na przykład aktualny indeks wynosi 5 indeksów UV. No dzięki temu jesteśmy w stanie, wchodząc tutaj praktycznie do tej krzywej, a następnie wzdłuż osi X równolegle przesuwając się w kierunku osi Y, oszacować czas przebywania na słońcu i ten czas wynosi około 35 minut. Chciałbym Państwu pokrótce nakreślić zasady działania kremu z filtrem. Mamy filtry chemiczne, które pochłaniają energię niesioną przez promieniowanie słoneczne oraz filtry fizyczne, które nie przepuszczają tego promieniowania. Co to jest SPF, który pojawił nam się dużo wcześniej, w momencie kiedy informowałem o tym, że dobrze jest zastosować taki cheat w czasie przebywania na słońcu, a mianowicie jest to sun protective factor, który pozwala nam w sposób matematyczny przewidzieć czas przebywania na słońcu. No i tutaj na przykład mamy czas SPF 15 i dzięki temu wiemy, że 30 minut jesteśmy w stanie przebywać na słońcu. A jak to oszacowaliśmy? Ze względu na to, że jest to współczynnik, przez który należy pomnożyć bezpieczny czas przebywania na słońcu przez ten krem z filtrem, jaki posiadamy. Krem bezpieczny, prawda, do przebywania na słońcu. Lepiej, żeby jednak zawierał oba rodzaje filtrów. To powinien chronić przed promieniowaniem UVA i UVB. Najważniejsze, to zaleca się jednak stosowanie tego kremu z filtrem SPF 15, żeby co najmniej taki był. Jak znacznie ten krem z filtrem stosować, no to dobrze jest, żeby nałożyć go co 2 godziny, prawda? No bo jak go rano nałożymy, a w ciągu dnia jeszcze pójdziemy sobie popływać, czy spocimy się, no to niestety, ale w jakiś sposób jego właściwości zostaną w znacznym stopniu ograniczone lub całkowicie pozbędziemy się tych właściwości. No i co jest ważne, nie należy żałować tego kremu, należy dokładnie smarować okolice karku, uszu i ust. I już tutaj napomknęłem, należy po każdej kąpieli nadmiernym wysiłku ten krem nałożyć ponownie.
koniec, już podsumowując te całe wystąpienie, należy odpowiedzieć teraz na pytanie, jaki powinien być w takim razie scenariusz przebywania na Słońcu. Należy zastanowić się, co chcemy osiągnąć, przebywając na Słońcu. Czy chcemy przebywać bezpiecznie, czy chcemy się opalić, czy chcemy uzyskać tylko dawkę witaminy D. No i tak na przykład dawka witaminy D jest osiągalna znacznie szybciej niż poparzenia słoneczne. Także nas tak zbilansować, czy chcemy się oparzyć, chcemy tylko uzyskać witaminę D i zaprzestać dalszej ekspozycji na słońce bez kremu z fotoprotekcją. No i tutaj, co jest dosyć ważne, że od kwietnia do września w Polsce no należy tak nie przesadzać z ekspozycją promieniowanie słoneczne, a jeżeli jest już to konieczne, to żeby to nie trwało dłużej niż 10-15 minut. Po tym czasie zastosować krem z filtrem, to będzie szansa właśnie uniknięcia oparzeń słonecznych. No to jest dosyć ważne, że osoby z fototypem 1, alergią na słońce oraz ze znanami różnego rodzaju zawsze powinny stosować krem z filtrem przed bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Ja bardzo dziękuję za uwagę. W razie pytań chętnie odpowiem mailowo. Także do zobaczenia.